przejdziemy się po ranczu. Taki obchód zrobimy. Co tu się dzieje? Tutaj ten wiata zabytków. 40 lat, 25 lat, 40 lat. Także ten tam kultywator też jest ponad 20 pewnie. W trakcie remontu 330 rozebrany. Tutaj wszystkie części w tym tygodniu. Zabieram się za niego z powrotem, bo miałem przerwę. Rozebrałem go i stał tak z półtora miesiąca. Może nawet dwa. No. Nie przypomina w ogóle 30. To na innym kanale filmiki wlatują. GoodDriver.pl, link w opisie. A tu mamy GoodMeistra, który robi różne cuda. Inspekt warzywny. To już chyba trzeci plon w tym roku. Tak zwany przyspieszacz. Stąd właśnie można zebrać kilka plonów w roku. Rośliny rosną dużo szybciej. No, tam bazylia nawet rośnie, zobaczcie. Bazylia, tutaj rukola chyba. Żona tutaj najlepiej wie, co tu jest. Się tym zajmuje. No, troszeczkę gorąco to im otworzymy. Niech sobie. No i tutaj już zostawiliśmy takiego jednego otwartego. Będzie otwarty cały czas. Ale plon był też i też został zebrany. Idziemy na królików zobaczyć. Trawka, koniczynka mieszana z takimi ziółkami różnymi. Rosną pięknie, wszystko jest w porządku. Tu mamy ostatni wykot, 7 sztuk. Bardzo ładne, bardzo zdrowe, równe. No bo jak 7, to dla każdego suta starczy. Tutaj mamy zakoconą samicę, zachowuje się właśnie jakby była zakocona, przekopuje ściółkę. Wydaje mi się, że będzie wykot powiedzmy do 2-3 tygodni właściwie. To już takie spore podrostki, już właściwie do rozdzielenia. Myślę, że już powoli trzeba będzie myśleć o rozdzieleniu. 4 miesiące mają, więc jak najbardziej można pomyśleć o tym, żeby je zaaplikować pojedynczo do boksów. Tam jest klatka, właśnie takie boksy i pojedynczo mają. Każdy ma swój apartament. Tutaj 7, a czy 8. Gniotą się. Można by było właśnie, jak się zwolnią te klatki, podzielić i przykładowo po dwóch, czy po tam trzech. Ich niech sobie jeszcze biegają razem. Podobnie i z tymi można zrobić. No ale tutaj właśnie mamy też takie duże, też do rozdzielenia. Także tu jest 4. Tam jest 3. A mam 10 pustych boksów tam. Także spokojnie jeszcze 3 puste boksy zostaną i będziemy odchowywać już je pojedynczo, nie? No. Co tam jeszcze jest? Tu jest jeszcze była samiczka też zakocona, też przekopuje ściółkę, zobaczcie, jest tak przekopana. Tu jest taka góra, tam jest dziura, tam dziura, tutaj dziura. Także widać, jest taka grubiutka, tu ściutka widzę, także będą młode. Tutaj była wcześniej samica, najstarsza samica moja, ale taka przygoda się wydarzyła, że okociła się, pięknie okociła się i 3 dni po okoceniu zmarła samica, padła. Nie znam przyczyny w ogóle. Pierwszy raz mi się coś takiego trafiło w życiu, że samica mi padła, gdy miała młode. No. Niestety w momencie tym, jak padła, jak się to wydarzyło, no nie miałem innej samicy z młodymi. Bo najlepszy sposób na ratowanie młodych to jest podrzucenie.
młodych do innego gniazda. Oczywiście w miarę możliwości, nie? Przykładowo samica ma 6 młodych, można by było je podrzucić spokojnie 3, a nawet 4. Także niestety cały miod stracony, można się podejmować ratowania młodych. Tam przede wszystkim z tego co kojarzę, co się tam zasięgłem rady, bo próbowałem myśleć co z nimi zrobić. No przede wszystkim trzeba zacząć od kociego mleka, i karmienia ich przynajmniej 2 razy dziennie, a nawet 3, co jednak jest troszeczkę czasochłonne, bo odkarmić 8 czy 10 młodych trzeba poświęcić na pewno trochę czasu. To nie jest wszystko, trzeba dodatkowo przecierać im oczy, w szczególności w tych w tym okresie, gdy zaczynają otwierać oczy, oraz pobudzać im groczoły moczowe i pobudzać ich po prostu do sikania. I inne zabiegi tam jeszcze się wykonuje, masuje się im brzuszki, które po prostu matka wykonuje, gdy je po prostu odchowuje. Takie zabiegi różne higieniczne wykonuje, matka oblizuje je. Poza tym one się ocierają o tą sierść, na pewno nabywają jakieś tam flory bakteryjne i tak dalej, na pewno odchowując młode nie dokonamy tego, co może dokonać matka. To jest oczywiste, można uratować tam, nie uratuje się raczej wszystkich, to jest pewne, padają, dlatego wręcz niektórym no, przedłużamy cierpienie. No i podejmując się takiego zadania, no trzeba sobie zdawać sprawę z tej odpowiedzialności, którą się bierze za te właśnie młode, bo jednak skoro się podejmujemy ratowania, no to trzeba im poświęcić no maksymalnie dużo zaangażowania. Stąd też no ja nie mogłem poświęcić tyle czasu, pracuję często długo, żona też, więc no niestety cały miod stracony. Matka również, no moja najstarsza samica, która padła również. Także niestety pogodzić się trzeba z taką stratą. Hodowca musi się pogodzić. To jest wręcz, powiedziałbym, normalne. Zwłaszcza wśród królików, których się rodzi bardzo dużo i przyrosty są bardzo szybkie. Stąd też straty rzędu 3, 4 czy 5 królików, a nawet 10 czasem w sezonie, nie są tak odczuwalne, gdyż mamy ich powiedzmy 60 czy 70, nie? To tam strata 10%, to i mój ojciec hodował świnie i hodował byki, bydło, również straty posiadał, oczywiście współmierne do ilości tej zwierzyny, której tam posiadał, a posiadał swego czasu nawet po kilkadziesiąt sztuk trzody chlewnej i kilka bydeł, coś tam się powiedzmy znał. No także mamy tu króliki, się nam chowają i mnożą bardzo szybko, gdyż no ja tam zacząłem hodować króliki, znaczy hodować już hodowałem jako dzieciak, ale wróciłem 3 lata temu powiedzmy i bardzo szybko na drugi sezon dosłownie z 2 królików czy tam 3, no robi się kilkadziesiąt. No. Tyle dzisiaj tutaj z tego. Z króli czarni. Żyją dobrze. Trzeba będzie im posprzątać już, bo już mają tak niezbyt ładnie. Już ze 16, z 15 dni, 2 tygodnie na pewno będzie, jak sprzątałem. No, a teraz to 20 dni musi się posprzątać. Oczywiście, jeśli się posypuje co chwilę słomą. Także, no jak widzę tylko, że jest mokro, już mają mokro, bo tej zielonki wchodzi sporo, to wtedy dosypuję im słomy. Jak już widzę, że już jest tej słomy za dużo, tej ściółki takiej mokrej, to wtedy się po prostu to wszystko usuwa i ładnie się to sprząta im tutaj. Także czekam jeszcze sprzątanie, w tym tygodniu pewnie. I co, lecimy dalej z przerobem, dojdzie młodych,
Jak się dwie okocą, no to powiedzmy, że tam 14 sztuk. W tej chwili mam tam coś ponad 30. Myślałem, że 50 przeskoczę w ten sezon, ale może lepiej nie. Tym bardziej, że chcę wymienić w tym roku samiczki. To są trzy samice, ta tutaj i tutaj. No i jedna padła, miałem cztery. To wszystkie będę samice wymieniał, wraz z samcem oczywiście również, żeby nie musiały się te młode z tamtym samcem mieszać, ponieważ to są jego dzieci, nie? No więc no nie robię takich rzeczy, staram się tą czystość genetyczną jakąś tam zachować, żeby ten gen był mocny. Wymieniam samca również, samiec duży. Nie wiem ile ma lat, bo ja go kupiłem używanego, że tak powiem. Nie, no tam miał rok niecały, jak go kupowałem. No to będzie miał już 3 lata, 4 lata prawie. No, także już chyba wystarczy mu. Spłodził dzieci z ponad setka na pewno. Zrobił robotę, zrobił swoje. Idziemy na ogród. Zobaczymy na ogrodzie wszystko jeszcze. Pójdę sobie wymienić baterię, bo widzę, że mam. A to jeszcze wyjdę tu. O. Tu jest mega chłodno. Tutaj. Tu jest normalnie super. Tu w tym miejscu w szczególności jest tak chłodno, że oj, aż przyjemnie. Tylko, że ciemno, nie? No, wszystkie klatki puste, zdezynfekowane, czekają na nowych mieszkańców. No i tu mam jeszcze tego samca. Coś ty taki, kurde, jakiś... Ostatnio jest taki, że jak przychodzę, to ja myślałem, że cały czas myślę, że on kurde padł. Siedzi taki, nie ruszy się, nie popatrzy się nawet. Dobrze, że chłopie masz tę klatkę w takim chłodzie, bo byś miał. Siedzi kurde i... No dlatego też chcę go kurczę, no już wymienić. Z tego względu, że no już swoje lata myślę, że ma. No dzisiaj też jakiś wyjątkowo jest. Ale masę ma, kurczę, widzę, że tutaj o jemu nic nie dolega. Pewnie jakbym mu to wrzucił do samicy, to zaraz by odżył. No, taki się ostatnio osowiały stał. Z tego względu, że chyba nie ma tych królików w ogóle i nie czuję zapachów. No i taki się czuje, kurde, może niepotrzebny. Dobra. Tyk, mamy bateryjkę nową. To idziemy się przejść po kolei. Chrzan rośnie z tamtego roku, więc w tym roku będzie do wykopania, to naprawdę będzie duży chrzan. Tu taka koniczyna zmieszana z trawą do ścięcia i zrobienia siana z niej. Już tu zacząłem, ale stwierdziłem, że kosa jest taka już, bym powiedział, średnia. I najpierw muszę sobie kosę przygotować, w sensie w cudzysłowie wyklepać, naoszczyć porządnie. Pokażę jak to robię, wrzucę filmik. Co tam? Ale żeś to wymyśliła. Dobrze, zaraz przyjdę tam. No zaraz tam przyjdę. Przyjdę. Truskaweczki, ostatnie truskaweczki w tym roku, ale to są najlepsze truskawki, gdyż są najsmaczniejsze, może nie są jakieś wielkie, ale są przepyszne. To są najsłodsze truskawki, te ostatki właśnie. Przepyszne. Dobra, skosimy tutaj nasiano, nie? To już drugi pokos będzie w tym roku. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo wieje wiatr. Tu zmielona jest gorczyca w tej ziemi. No i trzeba byłoby to, kurczę, teraz chyba jeszcze raz zmielić glebą gryzarką i posiać kolejny poplon, nie? Żeby zrobić kolejne użyźnienie. Jak się ten plon, że tak powiem, zmieli, ten poplon kolejny, to wtedy rozwalę to, które już jest takie tam fajne, zgnite w środku. Rozwalę po
po tym kawałku. Jeszcze może dorzucę jakiegoś obornika. Tam spod króli już trochę mi się uzbierało. Żeby to porządnie przygotować tą glebę na plon jakiś sensowny. No. Ile tu jest tych gałęzi z tej gorczycy, nie? To wszystko tam poszło w ziemię. Selery i pory. To mama głównie mi teraz tutaj ciupie, bo ostatnio nie mam czasu, mam dodatkową robotę. Fucha mi się taka trafiła i całe dnie mam zajęte. A to jednak trzeba dużo poświęcić czasu, żeby to tak wyglądało, jak wygląda. Dlatego też mama przychodzi, ciupie, przerywa buraki, dba. Zobaczcie, jakie buraki. Tutaj, kurczę, widziałem gdzieś takiego buroka, że no, duże są już, o. Duże buraczki. No, nie widać tutaj z tej strony. No. Tam burok jest. Jest taki, kurczę, z tyli. Wszystko ogrodzone taśmą na sarny. W tamtym roku, no, masakra, co mi zżarły buraków, sarny. Był taki kawałeczek, kwadracik posadzony, no normalnie. A w tym roku, no boją się, nie przychodzą. Stąd buraczki ładne. Te są takie wcześniejsze buraki. O, tam taka ładna, ładny już pulwa ładna. A tutaj eksperyment ziemniaka, która nie była pryskana przeciwko zarazie. A zarazie takiej właściwie grzybni jakiejś. Było bardzo mokro przez jakiś czas. Rzeki wystąpiły z rzek, z koryt miejscowości takie nadgórskie, pobliskie w sumie, zalało i wtedy właśnie ziemniakom coś się stało, poschły, wielu rolnikom wyschły w ten sposób właśnie, o, wyschły. No. Wyschły i nie ma praktycznie w ogóle ziemniaków w ziemi, bulw. No a tutaj pryskane ziemniaki przeciwko tej grzybni właśnie, przeciwko tym pleśniom różnym są takie opryski i zobaczcie, jakie piękne, wielkie. Tam już kopałem w wielu miejscach, przerywałem gdzieniegdzie tam. To już bardzo ładne bulwy. Sporo tego jest. Tutaj fasolka żółta, szparagowa. Też widzę, taka będzie dosyć. Czosnek, który no właśnie też pewnie go przymoczyło, w sensie przypleśniło. Bo to są właśnie takie objawy, przyżółknięte końcówki, takie właśnie objawy takich chorób pleśniowych, grzybnych. Cebuli na szczęście nic, tutaj gdzie niegdzie widzę się trafia. Piękne bąki cebuli. O, jaki tutaj gruby bącur. Cukinia, bob, bub. Bub, o, proszę. Taki bobik. Ogórki, cukinia. I tam jeszcze buraki są. Pasterne buraki oczywiście. Dla królików. Cukinie już kwiatki mają nawet. No i tu już jest taka cukinka, o. Taka. Cukinie akurat lubią mokro, więc kurczę, by im polało, to zaraz by tu były. Ogóreczki bardzo ładne. Też cukinie, fasolka, troszkę rzodkiewki i koniczynka. Właściwie to na razie to jest taka chwastokoniczynka, o. Jest to koniczyna, powiedzmy połowa, a większość to jest żółtlicy tej drobnokwiatowej, no i lebiody, nie? Ale
To jest pierwszy plon koniczyny, więc przerost, chwast ją przerósł. Tutaj zaraz po ścięciu, zobaczcie już. To jest pierwszy pokos zrobiony. No i tu już nie ma praktycznie w ogóle chwasta i nie będzie. To już koniczyna zrobi swoje. Ona już będzie tylko 80, powiedzmy, czy tam 90% już będzie tylko koniczyna. Chwast po prostu nie zdąży odrosnąć, gdyż no jak się zetnie, jak widać, ona po 2-3 dniach już odrasta, o, już wypuszcza nowe pędy, które są szybsze i wyższe od chwastów, które ruszają po prostu z ziemi. Ruszają z ziemi, bo i lebioda, i ta druga, to są te chwasty z nasion, a nie z bylin, nie z korzenia. Więc muszą po prostu wystartować z ziemi, a kończyna już jest wyższa, już jest ukorzeniona. Nie mają szans. No, to jest już taka stara kończyna, bardzo stara, 3-letnia, więc... Ale jeszcze ładnie daje plono. Jeszcze ładnie, to już kwitnie nawet. Tu też sarny przychodziły i wszystko cięły. Stąd ogrodziłem całość. No i nawet się tego boją, jak widać. Nie widzę szkół. No i dobra, eksperyment. Tutaj jest jeden krzak i tam są jeszcze dwa, też niepryskane. To nie ma nic. Tak to jest, tak to jest. Niestety może są gdzieś krainy mlekiem, miodem płynące, gdzie podchodzi się do rzeki, bierze sobie słoik, nabiera się miodu, idzie się do domu. Ale nie u nas, no. Pokazywałem gdzieś tam w którymś odcinku stonkę, a pryskane było ze 4 chyba razy, albo z 3 na stonkę. Też by zjadły wszystko. Puste badylki by zostały. Chodźcie, zobaczcie, patrzak. Tu jest. No. To jest też taki chyba niepryskany nawet na stonkę, to zjadło wszystko. Puskło. Tak wygląda plon. Eko, 100% eko to jest. Zero oprysków, zero nawozów. Tylko natura, sama natura, o. Plon eko. Nie wiem, może są jakieś mikstury, które się robi. Bierze się, chodzi, ziółek się nazbiera na wale czy gdzieś po łąkach, zrobi się z tego wywar, ugotuje się ze 4-5 razy, przecedzi, pokropi, no i zabija stonkę, ale nie wiem, nie próbowałem. No i w następnym roku będziemy tu uprawiać, a tam będziemy użyźniać, nie? Bo to będzie już fajna ziemia. Jak zrobię to wszystko, co mam w planach, to teraz tak przed właśnie mokrem, jakimś przed deszczem trzeba wziąć, przelecieć glebogryzarką. Te larwy wszystkich tych pędraków, drutowców i tak dalej wywalić na słońce. Tak teraz na przykład. Dobrze jest tak obrócić ziemię. One giną dosłownie bardzo szybko w słońcu. Parę chwil im wystarczy. Parę promieni słońca i giną. Także można by było taki zrobić manewr. I ten. I posiać ten poplon, nie? Przegrabić później. I użyźniać dalej. Glebę. Już łąka się z chwasta robi. Jak szybko. Będzie. To co, udanej niedzieli, udanego weekendu wszystkim. Do następnego.